No to przeszliśmy przez nieporozumienia, przeszliśmy przez dziwaki, no to nie pozostaje mi nic innego jak wejść do najlepszej kategorii, czyli... Najciekawsze, najfajniejsze, najsmaczniejsze alkohole, które piłem przez ostatnie 3 miesiące. Że to zestawienie otwiera piwo z Włoch, to już jest samo w sobie niesamowite, bo piwa z Włoch są znane z tego, że są wodą gazowaną, nie? Piwa z Włoch tak jako tako to są bardzo duże sikacze, one nie są aromatyczne, nie mają jako tako większego smaku. Tutaj mamy Birre Moretti Grand Cru, która jest naprawdę bardzo esencjonalnym, dobrym słodowym i fajnie nachmielonym piwem. Dalej, no nie mogło tutaj zabraknąć Belgii. Pirat People hop pirat zwykły, no to już wiadomo, no typowa Belgia, ziołowość, moc, zobaczcie sobie, to jest 10,5% alkoholu, tu nie ma miękkiej gry, no tu są spełnione oczekiwania, można tak powiedzieć. Dalej mamy pinta kwasiota Karen Sour Ale, no o dziwo jest to bardzo dobra pinta, faktycznie jest fajny kwasior, ale jest fajnie intensywna ta porzeczka, jest ono esencjonalne, jest bardzo owocowe, dlatego jak na te wszystkie inne badziewia, co tam piłem przez te 3 miesiące, to to zapadło mi w pamięć, że kupiłbym je drugi raz w lato. a uważam że byłoby naprawdę bardzo bardzo fajnym piwkiem Gdud Carter Hofbrau Pilsner Boże już chciałem powiedzieć Arbeitsmacht frei, Boże nie e, Reinheitsgebot, Gebot moi drodzy no bawarskie prawo czystości tu się wszystko zgadza tak to jest piwo które jest zrobione z trzech rzeczy i po prostu jest dobre no takie wszystkie pilsnery powinny być. On nie jest w zielonej butelce, nie ma tego charakterystycznego skunksa, bardziej idzie w taką nawet powiedziałbym lekko maślaną nutę, ale... No, Picobelos i Calafon. Krata tego wlatuje jak złoto, nie? No, piwko. Przechodzimy sobie do winek. W winach mamy pierwszą rzecz: Siegbert Pimmerle Rivaner. Rivaner to nic innego jak szczep Muller turgał Trocken, czyli wytrawny 2021. Słuchajcie, jest super białe wino. W śmiesznej cenie, bo to jest półka gdzieś tam 50 zł. Dla mnie, mimo tego, że ludzie się ze mną nie zgadzają, to jest świetna alternatywa dla Rieslinga. Jest ono kwasowe, fajne z pazurkiem. Takie cytrynowo-limonkowe. Przede wszystkim jest takie bardzo bardzo świeże gdzieś z jakimś takim sidingiem, backgroundem, jakiejś ziołowości, ale no, to się pije, to wchodzi w usta, bo po prostu tego się chce pić, nie? To jest w ogóle wino, które ja widzę w kuparzu ze Sprite'em. No, no nie umiem Wam powiedzieć, czym, ale no ten kierunek jest taki świeży, cytrusowy, owocowy, rześki, taki no, letniaczek totalny. Super przyjemne wino, które można pić, pić i pić i w niczym nie przeszkadza. Dalej, kolejne zaskoczenie. Co robi Pinot Grigio w zestawieniu najlepszych win? Przecież Pinot Grigio jest znany z tego, że to jest woda cytrynowa sfermentowana że Pinot Grigio to jest wino znane z tego jak piwo włoskie, że to jest wino żadne. Otóż, nie tym razem, mieli Państwo, tutaj mamy Schregbiś kolterencję, to jest górna adyga i to jest najlepszy Pinot Grigio, jaki piłem w swoim życiu do tej pory. Jest to Pinot Grigio przede wszystkim, który ma melona, gryfruta, cytrynę, soczystą i świeżą owocowość, potężny pazur, no po prostu rawrnie No, ale to, to, to wino jest dobre. Słuchajcie, to wino to sprzedałem jako pierwsze z całych Pinot Grigio, wszystkich, jakie było po to ludzie wracali, to było wino który każdy miał, o kurde, bez kitu. to to rzeczywiście może tak dobrze smakować, nie? Mega, mega kocur. Szkoda, że tego jest tak mało i to jest takie trudno dostępne. Dalej. Tutaj fajna ciekawostka dla was. Ja też to odkryłem niedawno. Ogólnie biała Riocha. Riocha w ogóle tu będą chyba dwa wina z Hiszpanii, gdzie wiecie, że ja nienawidzę win z Hiszpanii. Ale tutaj jest przede wszystkim biała Riocha z familii Valdelany. Riocha nam się kojarzy głównie z czerwonymi winami, takimi super wytrawnymi, tanicznymi beczkowymi. Tutaj mamy białą Rioję ze szczepu Malwazja, Agnus the autor Malvasia Barrel Fermented White Wine. Co jest fajne w tym szczepie? Nie jest popularny. Jak pójdziecie do sklepu, do Biedronki Lidla i tak dalej, no to będziecie mieli wopór Sauvignon Blanc, wopór Pinot Grigio, wopór Rieslinga, gdzieś się znajdzie jakiś mdły Gewurztraminer dla starszych kobiet, zawsze się znajdzie jakieś chardonnay z Chile, takie tanie, syfiaste. Ale Malwazja? Kto o tym słyszał? Malwazja? co to jest, nie? A to jest bardzo fajny, aromatyczny, przyjemny szczep, który też ma dużo takiej fajnej słodyczy owocowej. I tutaj przede wszystkim tak, butelce mamy ponad 70-letnie krzewy, kredowo-gliniastą glebę, 3 miesiące dojrzewania w, na osadzie w beczkach z francuskiego dębu, tropikalne klimaty owocowe plus właśnie ta wanilia, fruta, karambole, marakuje, lekiego banana i taki mocno owocowy, owocowy finish. Bardzo ciekawe, winogodne polecenia. Sprawdzajcie sobie różne malwazje, bo tych malwazji jest sporo. Są niepopularne raczej, raczej w sklepach specjalistycznych, ale. Świetne białe wino. No tutaj, spełnieniem troszeczkę marzeń, szabli Grand Cru Bugrow Chardonnay Trebuchet 2019 rok. No jedno z najlepszych białych win, jakie piłem w swoim życiu, jeśli chodzi o talny kozak kompozycję. To jest butelka prawie za 400 wy. No ale robi robotę, nie? Kompozycja, tak? No tutaj jest kompozycja. Wanilię, masło, zioła, owoce, mineralność. Tu jest wszystko. No po prostu to jest tak skonstruowane wino, w którym jest tyle smaków, tyle profili, taki wachlarz tego wszystkiego, że no urywa dupę. No. Następna, super zarąbista rzecz w super śmiesznej cenie. Jestem w ciężkim szoku, że takie dobre wino jest, tak tanie. Mamy tutaj Edition Update Himerod, czyli Klasztor Himerod nad Mozelą. W ogóle tutaj etykieta jest super. Poczytamy sobie etykietkę, bo to jest zarąbista etykieta dla ludzi, którzy. Nie do końca znają się na winie, ale mniej więcej coś kojarzą i chcą się dowiedzieć właśnie czegoś z etykiety. Nazwa miejsca jakby producenta, Edition Apty Himerot, no bo to jest właśnie na terenie tego klasztoru Himerot. Tutaj mamy szczep, Rysling, rok 2021 Spätlese Liblis czyli późny zbiór słodkie, Deutscher Predikat zwein, no czyli jakby takie niemieckie wino jakościowe, tak? I region, czyli Mosella. Mosella jest jednym z najlepszych wi winiarskich regionów w Niemczech. Spätlese mówi nam o tym, że jest to późny zbiór, taki jakby co najmniej tydzień po takim zwykłym zbiorze. No i dzięki temu możemy uzyskać wina troszeczkę już słodsze, bez dodawania cukru. Profesjonalnie się mówi, że nie ma tam procesu szaptalizacji. Szaptalizacja to jest dodawanie cukru do wina. Tutaj tego nie ma. To są wina słodkie, które nie mają dodawanego cukru. No i tutaj mamy właśnie Rieslinga, który smakuje jak miód i pieczone jabłka. Jest totalnym kozakiem, jest świetnym winem, żeby dać komuś na prezent. Jest świetnym winem, żeby było winem deserowym do ciasta. Można to pić w kieliszkach, do likieru, nie trzeba wcale tego sobie lać do normalnego kielicha. I co najważniejsze, ono kosztuje 50 zł, Tak? I wino takiej jakości, w takiej cenie, beka, totalna beka. Lecimy dalej. Właśnie tutaj mamy tą 3D i tutaj Skrut BA, czyli Beren Ausleise, Burgenlaut Austria w pięknej szklanej wąskiej butelce z pięknym szklanym korkiem. To jest w ogóle wino zrobione ze szczepu Frankish, czyli tak zwany Kekfrankosz. To jest taki szczep, powiedziałbym, bardziej wschodnio wschodnioeuropejski. No ale jest w takiej pięknej słodyczy i tak aromatyczny, że mm, Picobello i Calafon wszystko się zgadza. No i najważniejsze to jest jego smak. a Smak jest po prostu obłędny, bo tak jak tam mieliśmy pieczone jabłka i miód, tak tutaj mamy miód, truskawki, liście malin i poziomki. To jest wino, które dajecie każdej kobiecie i Znowu Hiszpania. I co? Jeszcze Riocha? Przecież Alan nienawidzi Riochy, ale muszę się przyznać i pokłonić i przeprosić. To jest pierwsza, to jest druga dobra Riocha, którą piłem w swoim życiu, ale pierwszą piłem tyle lat temu, że to już nawet tego nie klasyfikuję. Ale od lat to jest pierwsza naprawdę smaczna, dobra Rioja, którą piłem. Tempranillo 95% i Graciano. Baron Ladrón de Guevara, Crianza 2019. Wino do Rioja. No, Rioja oczywiście nam mówi o tym, że, jaki to jest region. Crianza mówi nam o tym, że jest to wino, które rok e, dojrzewa w butelce i rok leży na osadzie. Słodycz owocowa, konfiturka. Fajna pestkowość, dobrze ukryta beczka. Fajny balans. Przede wszystkim jest to wino, które ma trochę słodyczy owocowej, gdzie w Riosze raczej jest bardziej kwasowość i drewno. Totalne złoto w butelce. Nie wiem, jak to wymówić i, I Fjot Mark Kvart Janus Szekszard i Bicaver. Słuchajcie, to jest najlepszy Bicaver, jaki piłem w swoim życiu. Najlepszy. Ja lubię Bicavera. Bicavera znam z tych tanich Bicaverów za 2-3 dychy ze sklepu, ale i tak mi smakowały. To jest najlepszy kuźwa Bicaver, jaki piłem w swoim życiu. Nie mam zielonego pojęcia, jak, jak się wymawia te rzeczy i w ogóle podejrzewam, że ta butelka w Polsce to będzie za nie wiem 100-120 zł na półce, jeśli ktoś ją w ogóle zaimportuje, bo z tego to jakby myśmy mieli taką degustację, że przyjechało 12 win z Węgier i ogólnie jakichś różnych bikawero podobnych rzeczy i po prostu testowaliśmy, bo to miało wejść jakby na rynek. No oni chcieli zaprezentować swoje wina, ale to jest najlepszy jaki piłem w swoim życiu. Tak, taki okrąg, taki, to jest w ogóle dla mnie to jest esencja czerwonego wina. W sensie jak myślę czerwone wino i, i chcę smak do Wikipedii wrzucić, to wrzucam tego bikavera. No to jest po prostu kosmicznie dobre czerwone wino, nie? No i teraz tu się zastanawiałem, czy to Prosecco powinno być w miejscu z twistem, ponieważ to nie jest zwyczajne Prosecco. To jest Prosecco Sesanti Campi z regionu Treviso, ale co w nim jest takiego niezwykłego? Ono ma troszeczkę taki morski, mentolowy, miętowy posmaczek, który jest bardzo świeży, rzeźki i bardzo fajny, bardzo przyjemny. To się naprawdę świetnie piło, i, a nie było takie oczywiste. Dlatego to bardzo polecam, bardzo fajna odmiana dla zwykłych y, Prosecco. No i oczywiście no, Prosecco Valdobiadene Scorte de Cali. Ja w poprzednim alkopodsumowaniu pokazywałem też e, Scorte Delekali Cali od tego producenta Prosecco Rose, które było zarąbiste, no ale tutaj Valdobiadene, e, no mówię, no Valdobiadene Prosecco to jest C klasa AMG, bo to jest taka gruszka, brzoskwinia, E, lekko cytrusowe, ale super okrągłe, świetnie zbalansowane, potężnie aromatyczne. No, no jest słodkie, kwasowe, pestkowe, skórkowe, wszystko tutaj się zgadza. No to jest wino ochach i w ogóle nie wiem, no dla mnie naprawdę jeśli chodzi o Prosecco, to jest ciężko zrobić coś lepszego niż Prosecco Valdobbiadene. A tutaj Corte Del Cali zrobiło je naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Musiała się znaleźć jakaś kawa, no to kawę mamy Agosti Torello Mata, którą też znacie z poprzedniego alkopodsumowania, Podsumowania, bo tam był Agosti Torello Trepat. To mamy rezerwę 2018, 3 lata dojrzewania na dosadę i w smaku młodej jabłka, skórki chlebowe, trochę taki szampanowy sznycik, troszeczkę jest takiej gdzieś pesteczki, ale to jest też bardzo esencjonalne, bardzo fajnie ułożone, bardzo smaczne wino. Przechodzimy do kategorii kremon, kremon, czyli wino musujące robione metodą tradycyjną z Francji, bądź ostatnio się okazuje, że z Niemczech i z Luksemburgu, ale nie... Szampan. Cremon de bourgon de. Cremon z Burgundii Chardonnay 2019 Chardonnay Trybuchet. Dlaczego jest super? Bo to jest w ogóle wino, które bym polecał komuś, kto nigdy w życiu nie pił cremą i chce się dowiedzieć, z czym to się je. Bo ono jest bardzo takie ustandaryzowane, ale z lekko takim ukierunkowaniem się na brzoskwiniowe nutki smakowe. I to jest takie bardzo przyjemne, bo jest słodycz tego owocu w fajnej kwasowości, w fajnym tym balansie wina, jednak robionego metodą tradycyjną, czyli tej drożdżowości, gdzieś się tam przewijającej. Jest bardzo fajnie wysycone, ale ono nie jest w żaden sposób jakieś takie agresywne, czy idące w jakiś hardkorowy dziki kierunek, żeby mogło kogoś zniechęcić. Uważam, że to jest wino, które właśnie zachęci ludzi do e, picia kremontów. No, i dalej idzie prawdopodobnie pretendent do orderu Alcopolo w tym roku. Kremont Zas Artur Metz, Grant Terruachiste Schifferberg. Brut. Ja wiem, że ta nazwa jest popieprzona, ale to wino jest. No to prawdopodobnie dostanie order Alcopolo na koniec roku. Myślę, że to będzie ciężko przebić, bo to jest taka liga, taka klasa. To jest to, tak do Kurwa, po prostu. Łopanie panie, i w ogóle. Och, kurdurnie Balans. Okrągłość, wysycenie, mirabelki, cytrusy, kwiaty, pestki owocowe, mineralność. Tu jest wszystko! To jest tak złożone, tak rozbudowane wino, tak dokokszone, ja pierdykam, jakie to jest dobre, jak tu się wszystko zgadza, jak ono cudownie pachnie. Nagrywałem film, jakie pijemy z szampanem. Ono tak zmiażdżyło tego szampana, go zdeklasowało i podejrzewam, że naprawdę ono by w ciemno zdeklasowało dużo mocnych alkoholi. Jest rewelacyjne. Następna w kolei Francia Corta, Alma Gran wybela Vista Brut. Bardzo dobra, taka okrągła, troszeczkę brzoskwiniowa. Mm, taka mleczna krówka ciągutka, troszeczkę w smaku. Bardzo przyjemne, bardzo fajne wino, bardzo dobra Francia Corta, więc godna polecenia. Dalej mamy następnych pretendentów do orderów alkopolo którzy prawdopodobnie też się zgarną. Słuchajcie, niszowe szampany, których praktycznie nikt nie zna. Tańsze od Moeta, tańsze od Wokliko, które je gwałcą, niszczą, orają, je po prostu gnębią jak szmaty, nie? Serve i Carte d'Or. Tutaj mamy 60% chardonnay, 25% mounier, roczniki wiadomo, aging 36 months, 7 kg gramów cukru na litr do To jest świetny szampan. On jest okrągły, on jest zbalansowany, w nim jest trochę moreli, trochę brzoskwini, trochę mirabelek, ale też trochę jabłka. Taki trochę kortowy styl nawet bym powiedział, bo on jest taki bardziej ciepły, taki owocowy, przyjemny, mimo tego jest ta są te maślane nuty, Rewelacja, jakby okrągłość, balans, inkian, harmonia, tu jest... No to jest potężnie dobry szampan i on kosztuje śmieszne pieniądze. Mniej niż 190 zł. to, to są śmieszne pieniądze jak za taką butelkę, naprawdę. No i dalej drugi pretendent do teru alkopolu, czyli Cerve i Carte Noire. Carte Noire, dla francuski jest popieprzony, Carte Noire niech będzie. 50% Pinot Noir, nie 50% Pinot Noir, ale w smaku to jest podręcznikowy smak szampana. Bo tutaj mamy jabłka, mamy pigwę, Mamy białe kwiaty i mamy skórki chlebowe drożdże hałkę nie? To jest podręcznikowy po prostu profil dla szampana. Jest zajebisty. W tej butelce się zakochałem od razu od pierwszego powąchania po prostu. No rewelacyjne wino i jest jeszcze tańsze niż tamto kartę d'Or, poprzednie, nie? Bo ono jest tam za w ogóle za 180 zł. Za taki hajs, taki alkohol, absolutny kosmos. Totalny kocór. Jak chcecie wiedzieć jak smakuje szampan, jak chcecie się napić dobrego szampana, nie chcecie przepieprzyć pieniędzy i się zawieść, no niestety no muszę zrobić reklamę mojemu byłemu miejscu pracy. No muszę zrobić reklamę, bo tylko oni to mają na wyłączność, a to jest taki kocur, że to się w głowie nie mieści. Następna rzecz, tutaj Garden no, musiał się trochę zrehabilitować. Brut rozę, mega świetne wino, super, właśnie takie maromacie truskawek, poziomek malin, ale przy okazji też właśnie takich chlebowych drożdżowych w ogóle bardzo fajne wysycenie, super musujące było to wino, takie, że no naprawdę aż orało podniebienie tymi bąbelkami po prostu świetny, różowy szampan, naprawdę godny polecenia, bardzo smaczny, tutaj mieliśmy jeszcze szampan Garde Prestige ale Grand e, Millesime, jakby, no wielki rocznik 2006, bardzo dużo dla szampana, to jest najstarszy szampan do tej pory, jaki piłem w swoim życiu na pewno o dziwo nie jest wcale jakoś kosmicznie drogi, bo to jest jakieś 400 za butelkę no przede wszystkim, tutaj Tutaj mamy już tą fajną dostojność, to z czego też właśnie takie rocznikowe szampany są znane czyli takie już dojrzałe nuty jabłkowe, troszeczkę takich bardziej intensywnych, wypieczonych chlebek, taki te, te skórki. Bardzo taka fajna już drożdżowość nie oparta na kwaśności, tylko. Ja bym nawet powiedział, że trochę na takim smaku umami, no po prostu to jest taki dostojny, to jest taki Maybach troszeczkę, nie? Tak jak są wina takie jeszcze zwiewne rzeźkie, lekkie, tak jak te serowe Fi, to byłyby właśnie takie C-Klasy, AMG czy tam jakieś E-Klasy, to tutaj mamy już takiego Maybacha, nie? Że jest to wszystko takie dostojne i takie eleganckie, no bardzo fajne, bardzo przyjemny szampan do wypicia, godny polecenia. No i tutaj, że jak chcecie totalnie kogoś zaskoczyć macie kogoś, kto lubi wina musujące, wiecie, że lubi, tam coś się zna i chcecie go zaskoczyć totalnie, zmieść z planszy, to to jest szampan z Nowej Zelandii. Louis Sauer, metoda tradycyjna Melbourne. Słuchajcie, to jest absolutny kocur. Ja jestem w ciężkim szoku. Film z jego degustacji też macie. Ja jestem w absolutnym naprawdę szoku, jakie to jest przepyszne. To jest w ogóle wino, które zaczyna się jak French Korta a kończy jak szampan, bo na początku jest właśnie taki żółto-owocowy, lekko brzoskwiniowy, może gdzieś nawet zahaczający lekko, delikatnie o ananasa ale jednak finisz już ma taki surowo-jabłkowy i skórkowy, nie? Taki chlebowy, więc pestkowa taka gorycz w ogóle się pojawia. Bardzo ciekawe, bardzo fajne wino. No i teraz tutaj mamy dwójniaczek panieński. Od razu e, pokazuję dwójniak malinowy w malinowym chruśniaku. To jest od jednego producenta. To jest, żebym nie skłamał, miodosytnia imbiorowicz? Miodosytnia imbiorowicz? Jedne z najfajniejszych, jak nie najfajniejsze miody pitne, jakie piłem jak na razie. Przede wszystkim dwójniak, a nie trójniak, czyli to to też, że mogę powiedzieć, jak mamy półtoraki miody pitne, to znaczy, że na jedną część miodu jest pół części wody, dwójniak to na jedną część miodu jedna część wody i trójniak to na jedną część miodu dwie części wody, czyli bardziej po prostu rozwodnione. Dwójniak to jest dla mnie taki chyba najprzyjemniejszy, bo tutaj jest ten balans w miarę fajnie zachowany i przede wszystkim co najważniejsze, one nie są tak hardkorowo słodkie jak te miody pitne, tam jadwigi i tak dalej, bo one tam są, mam wrażenie, że dokręcane trochę. Tutaj jest ta taka wytrawna słodycz miodu, ale z takim gryczanym gdzieś tam backgroundem. No ja nie wiem, jak to opisać, ale po prostu jest fajnie zachowana równowaga, że to nie jest takie mdłe. Czuć, że jest miód. Trochę jak te kulki na slecie że one jakby czuć, że jest miód, ale to nie jest taki chamski, hardkorowy, jakbyśmy sobie łyżkę miodu do włożyli, nie? Dalej, żołądkowa kolonialna Port-au-Prince <laughs> na gorzkich pomarańczach. Citrus, coś tam z nutą whisky, nie? To jest najlepsza żołądkowa jaką piłem w swoim życiu. Jest bardzo przyjemna. Jeśli pijemy ją w jednym kieliszku sobie dla smaku, rewelacja. Jest i nuta whisky, i jest nuta pomarańczy. I to wszystko jest super zbalansowane. Nie szarpie ryja. Bardzo przyjemne. Fajna rzecz. Fajna sprawa, naprawdę. Chopin wódka, no... Klasa sama w sobie, powiedzmy, że jak jest Belvedere Grey Goose, to Chopin w tym pantalone dla mnie może być. Po prostu chodzi o to, że jest tak przefiltrowana i na tyle smaczna, że nie śmierdzi, nie wykręca mordy, yy, nie ma jakiegoś smaku fuzla, no i kozak. No tutaj jest liga, po prostu jest to ligowy alkohol, ale na przykład ciekawostką jest dla mnie ta Korona Polska, która jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym, dobrą wódką. No i teraz uwaga, nienawidzę tequili. Nie cierpię, tequila mi się kojarzy z żganiem po imprezie, z żganiem w trakcie imprezy, z odruchem wymiotnym i z rozmiękczaniem dziewczyn na imprezach. Natomiast tutaj pierwszy raz w życiu wiem, czym jest tequila i jak powinna smakować. Jak wypijecie taką tequilę ze sklepu, to nie wiecie jak tequila smakuje. Padre Azul. Tequila Reposado. Tutaj mamy apelację y, Jalisco, Jalisco to jest taka lepsza apelacja. 100% błękitna agawa, 8 miesięcy w dębowej beczce. Ciężko jest w ogóle powiedzieć, czym to smakuje. Ja mam wrażenie, że po prostu to jest ten prawdziwy smak tej agawy. To jest po prostu super ułożone, bardzo eleganckie, ładnie pachnące. I bardzo smaczne. Niealkoholowe. Gdzie większość tequili jest takich albo idących w jakąś taką dziwną kwasowość, albo w taką lekką słoność. A jeszcze to z tą cytryną, z tą solą. Kurwa, przecież to się robi po to, że jak tekila jest gówniana, to żeby zabić jej smak. To jest jak keczup do gównianych frytek, albo sos ostry do gównianego starego mięsa. Nikt normalny, szanujący się, robiący dobry alkohol nie będzie go wpieprzał z czymś, bo nie podorobisz dobry alkohol, żeby go z czymś mieszać, nie? To się gówniane rzeczy po prostu takie niefajne, nie niefinezyjne miesza. Tutaj alkohol się broni sam. To jest naprawdę świetne tekila o smaku. Mam wrażenie, że błękitnej agawy, że to jest dokładnie ten smak tej błękitnej agawy. No nigdy wcześniej nie piłem czegoś takiego. Totalnie to polecam. Natomiast tu też jest znowu kosmiczna cena, o to jest prawie 500 złotych za butelkę, jakby nie patrzeć. No ale liga klasa sama w sobie, nie? Totalny kocur. No i przechodzimy sobie do rumów. To jest jeden z ciekawszych rumów, które piłem w swoim życiu, który na pewno niszczy dyktatora, po prostu. Ramen Cane Merchants West Indies i tutaj mamy French Overseas Extra Old co jest kozackie w tym rumie? No, przede wszystkim to, że on smakuje i pachnie jak Lukrecja, i pieczone banany, i to jest takie, oho, ho, ho, takie dobre. No, jest rewelacyjne, naprawdę. Mega super sprawa, super smaczne, w ogóle można pić czy ściocha. Jest smak, i jest, mimo że 46%, to ten alkohol wcale tak nie wali w mordę. Bardzo fajny rum, polecam serdecznie, kupujcie, jest zajebisty No i w końcu spróbowałem tego bambu. Bambu jest bardzo spoko, tutaj cukier wanilinowy, ogólnie wanilia, jakiś cynamon, drożdżówki, lukier, tego typu klimaty. Ogólnie uważam, że bambu i Coca-Cola to byłoby najlepsze połączenie na świecie. Ja bym, to jest rum, który ja bym zalał Coca-Colą. Gdzieś mi tam te smaki tak wchodzą, uważam, że to byłoby najbardziej zajebiste Kubali Libre czasów, ale jeszcze nie miałem okazji spróbować. Ale po prostu jest to rum, bardzo ciekawy, bardzo fajny, smaczny, ale wydaje mi się, że wypić butelkę byłoby ciężko, że to już by takie było takie mdlące. Przechodzimy sobie do metaksy. Czym jest metaksa? Metaxa to jest jakby brandy zmieszane z winem. Tutaj mamy muskat z wyspy Samos, zmieszany właśnie z różnymi destylatami winogronowymi. Metaxa grande fine, ta butelka jest tam zaprojektowana przez jakąś artystkę, hurdurę, whatever. Shit, nieważne, ale jest to bardzo rodzynkowe, przyjemne. Ten alkohol też jakoś nie szarpie. Uważam, że jest świetny taki przy Rywnik w jedzeniu czy na aperitif, żeby sobie strzelić, bardzo, bardzo fajna rzecz. No i wchodzimy sobie do koniaczków. Teraz ostatnio z koniaczków też robiłem większe materiały. No i jednak tutaj ja wybieram w dwóch kategoriach: tani koniak i najlepszy koniak. W kategorii tanich koniaków to w VS jak dla mnie na razie nie ma konkurencji. Niszczy Martela, niszczy Hennessy, niszczy Kurwazie, niszczy Camusa, niszczy Gautier. Nie ma konkurencji. Jest super gruszkowy, taki owocowy, przechodzący z czasem w migdał, bardzo dużo takich nut floralnych. Mega, mega zarąbista rzecz, przyjemność spicia, po prostu nie trzeba go przypijać. No nie, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. No, w kategorii tanich koniaków no, to jest absolutna rewelacja. Natomiast jeśli szukamy najlepszy koniaku, to na razie najlepszy koniak do tej pory jaki piłem to jest bezapelacyjnie jednak koniak Leira Horst Jagge Extra Old, nie wiem jak to się wymawia, mam to w dupie to co się tutaj dzieje, jak to jest złożone, to jest takie szabli Grankru wśród koniaków. Tu się dzieje wszystko. Tutaj są nuty bardzo fajne drewniane, nuty takiej suszonej śliwki, nuty w ogóle takiego lakierowanego drewna. Ono się otwiera na kakao. Nuty floralne, takie czekoladkowo-alkoholowe, jak babcie mają te takie w tych kolorowych papierkach. No po prostu tu się tyle dzieje, że. No wow, no ale no znowu, no mamy tak 147 euro za butelkę, no nie jest to mało, nie? Co jest dosyć istotne, no to jest koniak co najmniej 30-letni, ale mamy tutaj 40, 50, a nawet 100-letnie mieszanki destylatów, czyli o, oh, oh, jest prestiż, nie? No i jesteśmy przy whisky, czyli moi najwięksi wrogowie naturalni, ale o dziwo, ten Grand triple Wood 8-letni, spoko. Tutaj, żeby wam nie skłamać, dlaczego to jest Triple Wood, bo to jest Virgin Oak, American Oak i beczka po Bourbonie, czyli mamy dziewiczy dąb, amerykański dąb i beczki po Bourbonie, dlatego to jest Triple Wood, ale on jest bardzo spoko. Są jakby nuty drewniane, czekoladowe, rodzynkowe. Słodkie, suszone owoce, wanilia, taki lekko tytoniowy finish. Znaczy, no z tym lekko tytoniowym finishem to może przegiąłem, bo tutaj jest dosyć intensywny tytoniowy finish. Ale jakby jest taki w miarę zbalansowany, gdzieś jest jakaś fajna kompozycja, jest kilka tych smaków. Powiedzmy, że wypiłem to czyste i mi nie wygięło od razu w spazmach. Duża okejka. No i na sam koniec myślę, że ostatnia łycha godna polecenia, jaką na razie piłem z Los Distillery Company. Tawymore. I More to jest SpaceIDowe. Ogólnie się potwierdza, że ja jednak, jak już wybieram te whisky, które mi najbardziej gdzieś tam podchodzą, to są te nie? Ale to dlatego, że one są chyba takie najbardziej gdzieś tam słodko-owocowe w tym wszystkim. Tak mi się wydaje. Ogólnie, Los Distillery to jest taki brand, który jakby odtwarza stare receptury z destylarni, których już nie ma. Tutaj nawet na etykiecie, chyba w takich ciekawostkach, jest mniej więcej w jakich latach chodziła destylarnia. Tutaj wiem, że gdzieś było, że. Z powodu braku chyba dostępu do wody ona się zamknęła. Tutaj jest ta historyczna lokacja, gdzie to było, i tak dalej. Także na tych etykietach to mają wszystko fajnie napisane. Natomiast tutaj ta whisky, no jak mówiłem, Spaceyte, orzech taki laskowy i drewienko. Usta drewno, jest beczka poszery, która jest bardzo odczuwalna. Jest to właśnie słodycz sherry w tym alkoholu. Susz owocowy, subtelny tytoń, taki. Ten mokry, fajny tytoń gdzieś delikatnie tak wkomponowany i taka powiedziałbym, że dojrzała brzoskwinia, taki mo moralowo brzoskwiniowy aromat gdzieś tam wiodący troszeczkę. Ogólnie spoko, no jakbym musiał wybierać, po prostu byłbym postawiony przed ścianą, to tą błyski bym wybrał drugi raz.